A, w sensie, że... Witamy wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Remory. Koordynatorzy na pewno wymówią to dobrze. Program ten realizowany jest w Centrum Edukacji Obywatelskiej, a wspierany finansowo przez Fundację FVZ Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość. Partnerem projektu jest Fundacja Gazety Wyborczej. Ja nazywam się Daria Rodzik, dzisiaj występuję w roli moderatora spotkania, to znaczy będę się Państwem opiekować pod względem technicznym. Są też z nami dzisiaj pani Małgorzata Leszko i pan Łukasz Bertman i to oni poprowadzą tę merytoryczną część. Już za chwilę przekażę im głos, ale zanim to nastąpi, wspomnę o kilku kwestiach technicznych. Po prawej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czatu. Mogą tam Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzących bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to ja postaram się pomóc w czacie, tym tutaj ogólnym albo indywidualnym. Będę też wdzięczna, będę wdzięczna za przywitanie się z nami na czacie, żebyśmy wiedzieli, że nas widać, słychać, na razie mnie słychać. Będzie nam łatwiej rozpocząć, wiedząc, że wszystko działa. Dzień dobry Panie Filipie, jeszcze gdyby kilka osób napisało, byłoby super, bo jest tutaj nas całkiem ładne liczba osób. Dobra, wydaje mi się, że wszystko działa, także przekazuję Wam dowodzenie. Życzę owocnego spotkania. Dzień dobry, przepraszam. Dzień dobry Państwu. Widać nas tak w połówce trochę, bo prowadzimy dzisiaj webinarium wspólnie, więc będziemy tak trochę się kiwać raz w lewą. Postaramy się zmieścić w kadrze oboje. Raz w lewą stronę z prawą. Czy nas słychać, jakby Państwo mogli powiedzieć? Na czacie powiedzieć. Dobra, świetnie. Dzięki. To w takim razie przekazuję głos Łukaszowi. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Bertram, jestem pracownikiem CEO od grudnia zeszłego roku i koordynuję projekt Rememory oraz również Szkołę Tolerancji. Poza tym no, za tydzień będę formalnie doktorem socjologii, oprócz tego jestem też redaktorem w tygodniku Kultura Liberalna. Ja się nazywam Małgorzata Leszko, jestem koordynatorką projektów w Centrum Edukacji Obywatelskiej od kilku lat. Zajmuję się głównie takimi tematami, które wiążą się z różnorodnością, z równością, także z edukacją na rzecz tolerancji. Oprócz tego też jestem edukatorką w Muzeum POLIN i też animatorką lokalną. Działam w swojej społeczności lokalnej na warszawskim osiedlu Przyjaźń. I wspólnie tutaj z Łukaszem współkoordynujemy program Rememory Multimedialne Historie Lokalne, do którego się Państwo, jak rozumiem, zgłosili, skoro Państwo tutaj z nami są. Próbujemy tylko prze... O, dobra. Chciałam tylko powiedzieć może jeszcze ze dwa słowa o Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pewnie Państwo znają tę organizację, skoro już Państwo z nami współpracują w programie. Wiem też ze zgłoszeń, że są tutaj osoby, które od wielu lat są jakoś związane z CEO i są w spektrum takim... Jest jakiś problem techniczny, tak, że nic nie widać i nic nie słyszę. Czy inne osoby mogłyby tylko dać znać, czy dalej na pewno nas słychać? Bo może to jest kwestia po prostu ustawienia... tak, czyli to jest pewnie u Pani kwestia ustawienia... głośników być może, albo o, już Daria się zajmuje tematem. Więc chciałam tylko powiedzieć, że Centrum to jest duża organizacja pozarządowa, która zajmuje się edukacją, największa chyba w Polsce, działamy od 25 lat i ten temat taki połączenia historii, współczesności z myśleniem też o takich postawach otwartości, pamięci, to są takie tematy, które są nam bliskie właściwie od początku zarania istnienia fundacji. Robiliśmy jeszcze w latach 90. taki program Ślady Przeszłości, być może niektórzy z Państwa pamiętają. Ten wątek mówienia o wydarzeniach właściwie, które dotyczą bardzo takiej skali lokalnej, ale jednocześnie w kontekście historii ogólnopolskiej, a także szerzej europejskiej jest dla nas jakoś szczególnie istotne.
I pomyślałam, że może my już trochę o sobie powiedzieliśmy, ale o Państwu niewiele wiemy. Więc Daria, chciałabym Cię prosić, żebyś uruchomiła sondę, żebyśmy mieli trochę jakiś obraz też tutaj z Łukaszem tego, kto nas słucha i kto nas widzi albo nie widzi, jak widać też po czacie. O, jest takie pytanie. Jaka jest Twoja rola w szkole? Czy czegoś uczycie, jakiegoś przedmiotu? Daliśmy takie trzy najbardziej, wydaje nam się, popularne, ale może też są jakieś inne, których uczycie, czasami nas zaskakujecie. No, znowu są problemy, widzisz, że... Tak, ale swoją i wizją niestety. Tak, zazwyczaj to jest związane z łączem po prostu też internetowym, że jeżeli jest za słabe łącze, to wtedy po prostu się zamraża. Czy proszę o kliknięcie, te osoby, które nas widzą i słyszą. I zaraz Daria skończy ankietę i wyświetli. Dlaczego można wybrać? Wybierzcie ten, który jest najbliższy waszemu sercu. Oczywiście są osoby, które uczą wielu przedmiotów. No, to wpisz wtedy inna. Dobra, ostatnie 2-3 sekundy na decyzję jeszcze, który przedmiot. O, widzę, że na czacie też są osoby, które piszą, że jeszcze innych przedmiotów uczą. A za chwilkę będziemy mieli wynik. Jest z nami też ZHP, bardzo się cieszymy. Ja też jeszcze innych. A jakich? Jeżeli jeszcze innych, to napiszcie koniecznie jakich. Dobra, Daria, myślę, że możemy zamknąć sondę. O, i mamy 50%, nie, tak? Nie, 26% uczy historii. 15% polskiego, 6% WOS-u. Jest z nami też bibliotekarz albo bibliotekarka i są też właśnie inne przedmioty. Tutaj widzimy przedmioty zawodowe, ale też język angielski. Super. I też ZHP jako przedmiot. Super, bardzo Wam dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dobra, to ja w takim razie oddaję głos Łukaszowi, trochę się tutaj schowam, żeby Łukasza bardziej wyeksponować, który opowie trochę o projekcie. Tak, proszę Państwa, projekt Rememory to jest pierwszy raz, co organizuję. To jest jakby pierwsza, można powiedzieć, pilotażowa edycja tego programu, który ma za zadanie zachęcenie Państwa oraz Państwa uczniów i uczennice do podjęcia takiego pogłębionego, wielostronnego namysłu nad naszą historią najnowszą i takiej równie pogłębionej, ale też krytycznej i autokrytycznej analizy bardzo trudnych tematów związanych z najnowszymi dziejami polskimi. Przede wszystkim w kontekście relacji między grupami społecznymi, narodowościowymi, różnymi warstwami społecznymi. Chcemy zachęcić Państwa do tego, żeby w ramach tego projektu Państwo wraz ze swoimi zespołami uczniowskimi wybrali pewne zdarzenie z dziejów Państwa miejscowości czy Państwa regionu i opowiedzieli nam oraz innym uczestnikom o nim w formie multimedialnego reportażu, który za chwilkę przybliżymy też, co właściwie rozumiemy przez to stwierdzenie, ono niekoniecznie musi być bardzo intuicyjne. Natomiast mamy też, przygotowaliśmy dla Państwa konkretne narzędzia, które mają to umożliwić i o tym, jak mówię, za chwilę powiemy. Więc jakby będą takie dwa filary, przygotowanie tego reportażu oraz przeprowadzenie wokół tematu działania, przeprowadzenie akcji, przeprowadzenie takiego mini działania w skali lokalnej już w bardzo współczesnym kontekście. I teraz wydaje mi się, że warto tutaj tak spróbować pokrótce zdefiniować, co rozumiemy przez to wydarzenie lokalne, do zajęcia się którym chcemy Państwa zachęcić. Przede wszystkim cezury czasowe, tak? Ono chcielibyśmy, żeby Państwo przyjrzeli się temu, co działo się w Państwa okolicy w okresie II Rzeczypospolitej, w czasie II wojny światowej, bądź w pierwszych latach powojennych, tak? Tutaj wybraliśmy rok 1948 jako taką dość tradycyjnie w historiografii przyjmowaną cezurę, ale no, która też ma jakby swoje
swoje faktyczne uzasadnienie. Mówimy tutaj o najbliższej okolicy. Tak jakby idealnie by było, gdyby historie, które Państwo stworzą wraz ze swoimi uczniami i uczennicami, dotyczyło tego najbliższego otoczenia, miasta, miasteczka, wsi. Natomiast zdajemy sobie oczywiście sprawę, że nie zawsze będzie to możliwe, nie zawsze znajdą Państwo odpowiednie źródła, nie zawsze da się po prostu w takim czasie dokopać do tej historii z Państwa właściwej miejscowości. I w takiej sytuacji zachęcamy do znalezienia czegoś, co dotyczyło Państwa okolicy, przy czym jakby tutaj sugerujemy, żeby nie wykraczało to poza skalę Państwa powiatu. To znaczy tutaj w tytule projektu są te multimedialne historie lokalne i na wydobyciu tej lokalności w kontekście dużo bardziej globalnych, uniwersalnych, wielkich procesów bardzo nam zależy, natomiast jakby ta materia taka empiryczna jest, chcielibyśmy, żeby dotyczyła właśnie państwa małych ojczyzn. Jak powiedziałem na początku, chodzi o relacje międzygrupowe, chodzi o te wielkie wyzwania XX wieku, o relacje o różnych procesach, które powodowały dzielenie się społeczności na nas i ich, obcych i swoich, lepszych i gorszych, na wyzwania takie jak antysemityzm i wszelkie inne formy uprzedzeń i dyskryminacji, nacjonalizm, nazizm, przemoc i przesiedlenia. Więc jakby te wszystkie, jak mówię, wielkie wyzwania, które chcielibyśmy, żeby Państwo, zachęcamy do opowiedzenia ich przez pryzmat bądź losów lokalnej społeczności, bądź jakiejś na przykład konkretnej rodziny, a może losów jakiejś wybranej jednostki, w której biografii, jak w soczewce, skupiały się te ogromne procesy dziejące się zarówno w skali globalnej, kontynentu, kraju, jak i małego miasteczka czy wsi. I tutaj chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka takich przykładowych zdarzeń, wydarzeń, które mogą stać się tematem takiego reportażu. Czyli jak na przykład, może znajdą Państwo historię o tym, jak w latach 30. lokalni nacjonaliści próbowali zachęcić mieszkańców do bojkotu sklepów żydowskich, albo jak podjęli próbę tego bojkotu. A może, jeśli pochodzą Państwo i nauczają Państwo na ziemiach zachodnich, znajdą Państwo historię o tym, w jaki sposób w czasie Nocy Kryształowej w 1938 roku nastąpiło zdemolowanie synagogi przez bojówki, lokalnej synagogi przez bojówki nazistowskie. Mogą to być opowieści, przy czym mówimy tutaj oczywiście o tematach trudnych, strasznych, traumatycznych, ale historie, które Państwo mogą opowiedzieć, ich rezultat taki być nie musi, bo na przykład w kontekście wojny to może być historia o tym, jak ukrywająca się rodzina żydowska została wydana przez kogoś, ale może być to również opowieść o nadziei, o jakimś świetle w mroku przez losy ludzi, którzy taką rodzinę po prostu ukryli i udało im się ukryć aż do zakończenia wojny. Natomiast już w okresie powojennym takim przykładową historią może być los członków miejscowej społeczności wywiezionych do Związku Radzieckiego w ramach tego, co dzisiaj nazywamy tragedią górnośląską. Więc tak, oczywiście to są tylko przykłady, wybraliśmy je starając się pokazać różne aspekty i różny kontekst czasowy, natomiast tutaj zachęcamy jak najbardziej do własnych poszukiwań i wyborów. To teraz zwracam głos Gosi. Tak, to ja. Widzę od razu też, że jest pytanie. Pytanie dotyczy tego, czy projekt dotyczy ludności żydowskiej czy polskiej. Powiem tak, co do zasady, nie jest to projekt, który dotyczy historii Żydów w Polsce, więc to nie jest tak, że należy się skupić wyłącznie na tej historii, chociaż oczywiście
no, ludność żydowska to jest też taka grupa, która jakoś szczególnie, czy polscy Żydzi, to jest taka grupa, która jakoś szczególnie w tym okresie no, po pierwsze też ucierpiała, ale też no, jest to związane z relacjami międzygrupowymi, które były, które mieliśmy tutaj na ziemiach polskich. Po prostu ludność żydowska to była jedna z większych mniejszości religijno-etnicznych, w związku z czym, kiedy mówimy o relacjach międzygrupowych, to często ten kontekst żydowski jest trudny do pominięcia. Natomiast to nie jest tak, że tylko tematyka żydowska jest możliwa do poruszenia w tym projekcie. Ja bym trochę zmieniła w ogóle podejście w takim sensie, że nam w ogóle trochę zależy na tym, żeby wyjść poza perspektywę narodową w tym projekcie. To znaczy oczywiście, kiedy mówimy o grupach, to często mówimy o grupach etnicznych, narodowych, ponieważ w taki sposób też społeczeństwa często się dzielą i często te grupy właśnie odwołują się do tożsamości narodowo-religijno-etnicznej. To, co jest ważne, to żeby pokazywać te procesy i te mechanizmy w perspektywie ponadnarodowej, czyli żeby pokazywać, że na przykład jeżeli mówimy o okresie wojny i o sytuacji ludności polskiej, to żeby umieścić to trochę w szerszym kontekście niż tylko i wyłącznie konflikt czy wojna polsko-niemiecka, żeby pokazać, w jaki sposób stosunek do ludności polskiej, czy do poszczególnych grup w ramach ludności polskiej, wynikał też z systemu nazistowskiego, że to są też mechanizmy, które obejmowały inne grupy społeczne. Jak najbardziej tutaj też widzę pytanie o to, czy mogłoby to być też dotyczyć tematyki niemiecko-polskiej w Szczecinie, tak, jak najbardziej. Zresztą sobie zdajemy sprawę z tego, że są szkoły z ziem, które w okresie na przykład międzywojnia nie należały do Polski, więc tutaj nam tak naprawdę bardziej zależy na tym, żeby to była opowieść o relacjach międzygrupowych w tym okresie i o tym, jakie to tak naprawdę napięcia międzygrupowe się pojawiały. Czasem to się wiązało z prześladowaniem, czasem po prostu z jakimś rodzajem konfliktu czy niechęci, ale czasem też ze współpracą, z pomocą i tak jak Łukasz powiedział, też to są historie, które też chcemy opowiadać. Więc tutaj właśnie do przykładu, na przykład w odniesieniu do II Rzeczypospolitej, ja tutaj użyłem przykładu z bojkotem stepów żydowskich, ale to również może być na przykład historia o nierównościach społecznych, o strajku, o strajku górniczym w okresie właśnie przedwojennym strajku górniczym, który został na przykład stłumiony z użyciem broni. To mogą być wszelkie tego rodzaju opowieści, więc jakby w żaden sposób też ani nie ograniczają się do relacji polsko-żydowskich, ani w ogóle też nie ograniczają się tylko i wyłącznie do relacji według kryterium etnicznego, narodowościowego. Tak, myślę, że też jest to, co ważne i gdzieś się pojawi pewnie później w naszej prezentacji, to to, że też jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby konsultować, jeżeli mają Państwo pomysł na wydarzenie czy na jakiś aspekt historii, którym chcecie się zająć i nie jesteście pewni, czy on pasuje, czy nie, to zarówno na tym webinarium, chociaż pewnie nie starczy czasu, żeby wszystkie te pomysły skonsultować, ale mailowo, na szkoleniu i po szkoleniu jak najbardziej zachęcamy, żeby do nas w tej sprawie pisać. Ja teraz chciałam krótko opowiedzieć o szkoleniu. Ci z Państwa, którzy się zgłosili, to na pewno dostali już też ode mnie maila z programem, więc tylko powiem tak informacyjnie, że na początku marca, 6-7 marca organizujemy szkolenie w Fundacji Gazety Wyborczej, która też jest partnerem projektu. I to będzie taki czas, żeby trochę się spotkać z ekspertami, poszerzyć sobie może jeszcze wiedzę, jakieś nowe badania naukowe, trochę też myślę uzupełnić takie luki w naszej zbiorowej wiedzy związanej z tym, z jakich regionów Państwo pochodzą i my też, i tego, że pewnie niektóre rzeczy są oczywiste, kiedyś mieszka na Dolnym Śląsku, a inne rzeczy są oczywiste na Podlasiu i wcale to nie jest taka powszechna wiedza dla nas wszystkich mieszkających w różnych regionach. Będą też spotkania z historykami, ale też takie warsztaty antydyskryminacyjne, bo jak tutaj wspomnieliśmy, no ten kontekst dyskryminacji i właściwie przeciwdziałania dyskryminacji też przez pracę na historii jest dla nas szczególnie istotny. To, co jest ważne, to to, że będziemy na szkoleniu pracować narzędziami, czy z pomocą narzędzi, które też przekażemy Państwu, czyli bazować będziemy na materiałach pomocniczych, które Państwu przekażemy do pracy z młodzieżą. I tak jak Łukasz powiedział, takim właściwie efektem Państwa pracy projektowej z młodzieżą jest reportaż multimedialny.
I będziemy do tego używać platformy ReadyMag. Też na szkoleniu ona zostanie zaprezentowana, żeby Państwu też pokazać, jak to działa. Będzie też dostępny filmik taki tutorialowy, żeby mogli Państwo zobaczyć sobie na spokojnie, krok po kroku, jak stworzyć taki multimedialny reportaż. My przygotowaliśmy taką formatkę, czy można powiedzieć jakiś taki wzorcowy, właśnie szablon, o tak, to dobre słowo, szablon, żeby trochę ułatwić poruszanie się w tym narzędziu, bo ono daje bardzo dużo możliwości. Będzie też dostępny wzorcowy taki reportaż, czy przykładowy reportaż, który stworzy Mirek Skrzypczyk, nasz znajomy nauczyciel ze Szczekocin, być może osoby, które pochodzą z Wielkopolski kojarzą, nie Wielkopolska, przepraszam, Boże, przepraszam. Być może kojarzą Mirka Skrzypczyka, w każdym razie nauczyciela z forum, związanego z forum dialogu, ze szkołą dialogu. I chciałam Państwu pokazać, jak wygląda ten szablon. On jest jeszcze wstępny, to znaczy to nie jest gotowy szablon, ale chciałam pokazać, żeby Państwo mniej więcej mieli orientację. I umieszczę zaraz na czacie link do tego reportażu. I będą Państwo mogli sobie otworzyć to w innym oknie przeglądarki. Tylko proszę uważać, żeby otworzyć w innym oknie, a nie w tym, w którym jest webinarium, żebyśmy nie zniknęli. Od razu powiem, że ona się trochę ładuje, ta strona. Tak wygląda ten szablon. Można kliknąć i zobaczyć. Tam są na razie zupełnie, powiedziałabym, przypadkowe zdjęcia, materiały, bo to jest tylko po to, żeby pokazać mechanizm, tak, jak wygląda platforma ReadyMag. Tak jak Państwo widzą, ona ma możliwość uzupełniania jej przez, nie wiem, czy już się Państwu otworzyła platforma, ale ona ma możliwość, żeby tworzyć tam wideo, zdjęcia, kawałki tekstu, ale ważne jest to, że ten tekst nie jest głównym elementem przekazywania treści, czy nie jest głównym elementem, w którym jest opowiedziana ta historia, tylko jest pewnym uzupełnieniem. I bardzo różne materiały można wykorzystywać, można tam załączyć również mapki Google z zaznaczonymi miejscowościami, można umieszczać infografiki, można także umieszczać slideshow, czyli jakby slajdy z różnymi zdjęciami. I jest to pomyślane w taki sposób, żeby przy stosunkowo niewielkim wysiłku osiągnięty był jakiś całkiem przyzwoity efekt wizualny też, co myślę, że jest szczególnie ważne też, jak się pracuje z grupą młodzieży, dla której ten efekt i to, że on jest naprawdę taki, że się go po prostu nie wstydzimy, jest jakoś ważne też dla sprawczości młodzieży, że to jest taki efekt, którym można się pochwalić. I Państwo dostaną od nas ten wzorzec, taką formatkę do pracy i poprosimy Państwa o to, żeby założyli sobie Państwo konta, darmowe konta na platformie ReadyMag i będą Państwo mogli edytować ten szablon. Więcej na pewno jeszcze Państwu opowiemy i na szkoleniu i właśnie przez ten tutorial, film tutorialowy i też zobaczą Państwo to w praktyce na przykładzie wzorcowego reportażu. To, co jest ważne, to też, że nie trzeba wykorzystywać wszystkich możliwości tej platformy, czyli jeżeli z jakiegoś powodu nie mają Państwo dostępu do jakiegoś konkretnego medium, albo uważają Państwo, że mapka nie jest czymś, co się Państwu przyda, to też nie ma obowiązku, żeby wszystko wykorzystywać. To jest coś takiego, co jest takim przykładowym szablonem. I to, co myślę, że jest ważne, to jest też takie pytanie o to, skąd brać źródła, skąd brać media do takiego reportażu, kiedy mówimy o wydarzeniach archiwalnych i być może niekoniecznie mają Państwo dostęp do jakiejś bardzo szerokiej gamy materiałów historycznych, na przykład zdjęć czy filmów historycznych. I o tym opowie parę słów Łukasz. Tak, to znaczy, tak jak tu właśnie Gosia już wspomniała, reportaż multimedialny i bardzo nam jesteśmy jakby przywiązani do tej idei multimedialności tego przedsięwzięcia, tak, żeby w tych dziełach było wykorzystane jak najwięcej środków, a więc zarówno teksty, ale jeśli chodzi o teksty, to mogą być i fragmenty dokumentów, i wspomnień, artykułów prasowych, ale również zachęcamy ogromnie i liczymy na Państwa też tutaj kreatywność, Państwa i Państwa uczniów i uczennic, inwencji, kreatywności w wyszukiwaniu zdjęć, grafik, pocztówek, plakatów, wszelkiej możliwej ikonografii, fragmentów kronik,
czy może nagrań audio, które można wykorzystać i które platforma ReadyMag stwarza możliwość użycia. Oczywiście tutaj zawsze może się pojawić pytanie, na przykład takie, że z materiałów tekstowych wiemy o tym, że w jakimś miasteczku zaszła pewna historia, różnego rodzaju, natomiast wiemy, znamy ją ze wspomnień, znamy ją z jakiegoś dokumentu, no ale nikt wtedy nie zrobił zdjęcia, tak? Nie zrobił zdjęcia tej konkretnej sytuacji, tym konkretnym osobom, często nawet te twarze mogą się w mrokach dziejów zaginąć, więc oczywiście no tutaj nie chcemy się sztywno trzymać takiego konkretu, że to muszą być materiały tylko i wyłącznie przedstawiające te konkretne postaci, ten konkretny czas. Jeśli opowiadają Państwo w swoim reportażu o tym, co zachodziło w mieście, o jakimś wydarzeniu z roku 1938, o którym nie ma żadnych źródeł ikonograficznych, ale możecie wtedy możecie Państwo wykorzystać zdjęcie pokazujące panoramę miasta z podobnego okresu, tak? Pocztówkę, jakiś na przykład dokument archiwalny mówiący o takich w szerszym kontekście o nastrojach panujących wśród ludności, o takim pewnym społecznym tle, które było tutaj dla tej okolicy charakterystyczne. Więc jakby oczywiście nie można zawędrować za daleko w tym budowaniu kontekstu. Zależy nam, żeby to jednak był kontekst, jakby tutaj, no, w którym zakorzenione będzie dane wydarzenie. Natomiast jak mówię, nie musi być on do niego tak zupełnie na sztywno przyklejony. No i druga rzecz, na którą jakby bardzo pragniemy, żeby Państwo w swojej pracy z zespołami uczniowskimi zwracali uwagę i tak uwrażliwiali swoich podopiecznych i podopieczne, to żeby pracując ze źródłami bardzo mocno zwracali uwagę na takie wymiary, można powiedzieć, pracy lokalnego historyka i historyczki, czyli lokalnego bądź nie tylko, to znaczy na to, żeby włączając różnego rodzaju materiały do reportażu, właściwie je opisać, podawać skąd pochodzą, weryfikować je i konfrontować ze sobą w ten sposób, że jeśli w jakimś prasie, przykładowo w prasie o prawicowej orientacji politycznej znajdą Państwa uczniowie jakąś informację, żeby zachęcić, żeby na przykład spojrzeli do lokalnej prasy o orientacji lewicowej z tego czasu, bo może tam się uda znaleźć naświetlenie tej danej sytuacji, danego procesu w zupełnie inny sposób, żeby spróbować porównać to, co ktoś pisze we swoich wspomnieniach bądź wspomnieniem innej osoby, bądź też z dokumentem urzędowym, który się uda odnaleźć. Jakby więc w tym sensie mówię o takim uwrażliwieniu państwa uczniów i uczennic. Oczywiście też na pewno zaczną oni zadawać pytania, a w jaki sposób mamy dotrzeć do tych materiałów. I tutaj również oczywiście zasugerować możemy kilka dróg. Żyjemy w tych szczęśliwych czasach, że coraz więcej materiałów, które wykorzystują historycy, historyczki i badacze z innych dziedzin w swojej pracy jest dostępnych po prostu w internecie. Dlatego mogą też Państwo i sami się zapoznać do tej pory w swojej praktyce dydaktycznej z nich nie korzystaliście, bądź podzielić się z młodzieżą takimi możliwościami, jakie stwarza Narodowe Archiwum Cyfrowe, jak serwis Polona prowadzony przez Bibliotekę Narodową z ogromną bazą, niezwykle bogatą bazą dokumentów życia społecznego, czy wreszcie bibliotek cyfrowych, tak? To też jest i to widać. Ja nawet w swojej jakiejś działalności naukowej w ostatnich kilku latach widzę, jak ogromnie przybiera materiału chociażby prasy przed i powojennej, kompletnych roczników różnych gazet dostępnych
w wygodnych skanach w bibliotekach cyfrowych, na przykład małopolskiej bibliotece cyfrowej, ale też różnych. Oczywiście zachęcamy do nawiązania przy tym projekcie współpracy z lokalnymi placówkami, lokalnymi archiwami, muzeami, bibliotekami, stowarzyszeniami, które posiadają również swoje zbiory. Więc tutaj również jakby mogą się Państwo tak no, przyjrzeć takiej instytucjonalno-historycznej mapie swojego regionu, zastanowić się, czy na przykład w lokalny oddział Archiwum Państwowego, które przecież na przykład Archiwum Państwowe w Warszawie ma swoje oddziały w Mławie, w Pułtusku, może jest to na przykład też ciekawy trop. I trzecią taką chyba główną gałęzią tutaj, do której jakby będziemy, znaczy myślę, że ogromnie przysłuży się tym dziełom, nad którymi Państwo razem ze swoją młodzieżą będą pracować, to jest to jakby nawiązanie dialogu międzypokoleniowego, tak? Rozmowy Państwa uczniów, Państwa uczennic z ich rodzicami, dziadkami, innymi członkami rodziny, przeszukanie domowych szuflad i szaf w poszukiwaniu starych zdjęć, czy legitymacji, czy jakichś dokumentów, może jakiegoś skrawka gazety z jakiegoś powodu zachowanego. Tu również jakby jest to tych możliwości, tych... Tak, tutaj widzę, że pojawia się pytanie. Tak, to pojawia się pytanie, czy pracując nad tym w ramach tego programu powinniście Państwo skupić się nad jakimś jednym wydarzeniu. Tak, co do zasady tak. To może być na przykład jakaś sekwencja kilku zdarzeń, ale raczej no nie oddalonych od siebie więcej niż, nie wiem, no kilka miesięcy, tak? Bo to czasami może być bardzo interesujące pokazanie, w jaki sposób jakaś sytuacja tak eskalowała, stawała się coraz bardziej napięta w danym miejscu. Więc jak najbardziej chodzi zarówno o takie zawężenie kontekstu geograficznego do tej małej ojczyzny, jak i kontekstu takego czasowego do tych wielkich cezur 1848, a oprócz tego do jakiegoś takiej dość krótkiego przedziału czasowego w tych historiach. Ja też chcę to powiedzieć, że zwłaszcza jeżeli pracują Państwo wokół biografii, czy po prostu wokół konkretnych historii osób, to wtedy ten zakres czasowy i zakres wydarzeń się bardzo poszerza w taki naturalny sposób, że ta historia po prostu się układa w jakieś opowieści o kolejnych wydarzeniach. I też jest, myślę, wtedy aż trochę się prosi o to, żeby dopowiedzieć różne wydarzenia jeszcze, co było dalej z losami tej osoby, ale ważne, żeby gdzieś się pojawiło to centrum tej historii. To centrum to jest jednak jakiś punkt tylko opowieści, czyli żeby nie zmieniać tego w takie opowieści biograficzne, żeby to nie był reportaż o całym życiu jednej osoby, tylko jednak, żeby troszkę się gdzieś na czymś sfokusować. Jest jeszcze tylko pytanie o szkolenie w Warszawie. Mamy chyba jeszcze jedno wolne miejsce, więc jeżeli Pani dzisiaj wypełni formularz zgłoszeniowy, który pewnie Pani dostała w mailu, to myślę, że będziemy mogli Panią przyjąć. Dobra, oddaję Łukaszowi głos. Tak, to znaczy tu już o tym skończyłem, więc oddaję ponownie głos. Tak. Przepraszam, mamy takie płynne przejścia dzisiaj. Ja jeszcze chciałam tylko opowiedzieć trochę, właściwie podsumować tę pracę, jakby temat pracy nad tworzeniem reportażu takimi pomocniczymi pytaniami, które mogą być cennymi wskazówkami, jeżeli chodzi o to, jakie punkty w tych historiach nas szczególnie interesują. Oczywiście młodzież też pewnie będzie miała swoje różne preferencje i takie punkty, które szczególnie zwrócą ich uwagę, ale to, co też warto gdzieś wydobyć, to pomyśleć o tym, kto w ogóle się pojawia w tej historii, kim są te osoby, zarówno na takim poziomie jednostkowym, ale też na poziomie tego, jakie grupy społeczne reprezentują te osoby, czy one są jakąś, czy to jest jakaś opowieść o czymś więcej niż tylko o tych konkretnych jednostkach, o pewnych grupach społecznych. Jakie te osoby miały relacje w przeszłości, jaki był ten moment przed tym punktem, który Państwo opisują, z czego te relacje mogą wynikać, zwłaszcza kiedy opisujemy jakieś napięcia społeczne, to wtedy ważne jest, żeby ten kontekst się tutaj pojawił.
jakie postawy przyjmowały te osoby, też z taką myślą o tym, że te postawy mogą być zmienne, a mogą być też ambiwalentne, że to nie jest bardzo szerokie spektrum. Na przykład kiedy mówimy, często kiedy pracujemy w Muzeum Polin też na postawach wobec Holokaustu, to pokazujemy, że to nie jest tylko spektrum świadek, pomocnik albo ktoś, kto denuncjuje Żydów, tak? Czy jakoś jest sprzymierzeńcem nazistów, tylko często to jest na przykład świadek, który jednocześnie jest życzliwy, czy ktoś, kto pomaga, ale tylko do pewnego momentu, są też różne motywacje pomocy, więc tutaj granice warto odwagi. O tych, tak, granice odwagi czy gotowości, więc o tych postawach myślę, że warto ci z młodzieżą rozmawiać i o tym, że one też się mogły zmieniać. No i takie myślenie o tych mechanizmach społecznych i tutaj mamy też dla Państwa wsparcie, oczywiście takie w postaci materiałów pomocniczych, w których będą też takie karty do analizy różnych zjawisk społecznych pod kątem tego, jakie te mechanizmy występują i dla nas to jest ważne, żeby zrozumieć, że dla nas jest ważne, żeby tutaj zrozumieć, że te mechanizmy to są też mechanizmy, które funkcjonują obecnie i to nie chodzi o to, że dzisiaj mamy taką sytuację jak w roku 39 czy 42, tylko chodzi o spojrzenie na przykład na to, że proces dzielenia społeczeństwa czy dzielenia się społeczeństwa też na grupę własną, grupę obcą, my, oni, to jest coś, co funkcjonuje w bardzo wielu społeczeństwach na różnych poziomach, nie tylko na poziomie narodowościowym, ale też na poziomie na przykład przynależności, czy na przykład sympatii politycznych, czy na poziomie konfliktów piesi, kierowcy, rowerzyści, że to są pewne, podaję przykład z własnego podwórka, to są takie procesy, które też często funkcjonują współcześnie i warto, że dlatego też zajmujemy się historią tego okresu, że ona w jakiś sposób jest dla nas ważna, żeby mówić o tym, co dzieje się dzisiaj. No i właśnie ten punkt dzisiaj też jest istotny, żeby się trochę rozejrzeć po tym, jak dzisiaj mówi się o wydarzeniu, które Państwo będą opisywać. Czy ta historia jakby odkrywania tego wydarzenia na nowo już gdzieś się jakoś w społeczności lokalnej zakorzeniła? Czy są jakieś grupy, stowarzyszenia może, które te historie starają się wydobyć, a może są też jakieś emocje nie do końca chętne wydobywaniu tej historii. Czy może są jakieś różne narracje o tym, może są zupełnie sprzeczne ze sobą narracje na temat tego, co tak naprawdę się wydarzyło. To też bardzo często w takich historiach lokalnych się pojawia. Więc to są takie pomocnicze pytania, które może mogą gdzieś tak trochę to ukierunkować myślenie o tym, jak z tego chaosu historii wybrać jakieś sedno do reportażu. No właśnie, tak mówimy, więc pomyśleliśmy o tym, żeby zrobić jakiś przerywnik, tak zwany przerwa na reklamę. Mamy dla Państwa sondę. Daria, czy uruchomiłabyś sondę? To jest sonda pączkowa, żeby trochę po tych trudnych tematach się gdzieś na chwilę jakoś pójść w jakąś przyjemniejszą stronę, a przy okazji sprawdzić, czy Państwo są z nami. Prosimy o uzupełnienie. I jakieś 5 sekund na decyzję. Trzeba kliknąć, tak? Żeby kliknąć i wysłać odpowiedź. Są komentarze na czacie, że jeden, ale ogromny. No. Dobra, patrzymy, co tu się wydarzyło. Najwięcej chyba osób zjadło jednego albo dwa, ale widzę, że są też tutaj znaczące, jednak jest więcej niż trzy, to też jestem ciekawa, ile to jest więcej niż trzy. Super, to taki przerywnik zupełnie nieformalny, ale też gdzieś ukłon w stronę jednak tradycji i istotnych takich elementów życia społecznego, jak Tłusty Czwartek. Są cztery, jeden, trzy, ale jeszcze jeden czeka. Dobra, dziękuję bardzo. I chcieliśmy jeszcze krótko opowiedzieć tylko o tych materiałach pomocniczych. Dostaną je Państwo od nas na szkoleniu, dostaną je Państwo też mailowo w wersji takiej PDF i linku do strony, ale także w takiej formie wydruków. Te osoby, które będą na szkoleniu, to dostaną materiały wydrukowane po prostu bezpośrednio do ręki. Innym osobom po prostu wyślemy je pocztą. Tym, które nie mogą wziąć udziału w szkoleniu. To są po pierwsze scenariusze lekcyjne, które trochę pomogą Państwu wprowadzić młodzież w temat. Wiem, że część z Państwa zajmuje się nauczaniem historii języka polskiego, więc pewnie w pewien sposób spontaniczny, intuicyjny, a czasem też programowy i zaplanowany Państwo i tak to robią w szkołach, ale
Też oferujemy wsparcie, jeżeli Państwo potrzebują jakichś nowych inspiracji albo po prostu chcą skorzystać z nowych scenariuszy, to będzie taka możliwość. Nie jest to obowiązkowe również. Widzę, że temat pączków tutaj został, przejął nasz czat. Skolonizował nasz czat, ale też to tak się budują też relacje, więc to jest wszystko okej. Oprócz tych scenariuszy lekcyjnych udostępnimy Państwu też, tak jak już wspomniałam, takie karty do analizy mechanizmów psychospołecznych, na przykład takich jak kozioł ofiarny, efekt widza. To będą też do tego dodane różne takie materiał pomocniczy, jak scenariusz zajęć do użycia kart. Dostaną też Państwo taki materiał do analizy źródeł historycznych pod kątem takim też często propagandowym, jak te źródła historyczne, jakie one przedstawiają wartości, opinie, perspektywy, czego w nich nie ma, kto stworzył te źródła i w jakim też celu często. No i też zebraliśmy takie przykłady inspiracji, dobrych praktyk w działaniach lokalnych. Więc to jest taki zestaw, który Państwo od nas otrzymają. Mam nadzieję, że będzie pomocne. Oprócz tego będziemy mieć jeszcze dwa webinaria. To jest takie wprowadzające, żeby tylko Państwu trochę gdzieś wprowadzić w projekt. Natomiast będzie jeszcze webinarium dla uczniów i uczennic. Ono będzie prawdopodobnie dotyczyło tego, jak zrobić filmik, ponieważ tutaj w naszych multimedialnych reportażach jest możliwość osadzenia też filmiku. Więc takie proste, sprawdzone metody na to, jak zrobić ciekawy filmik z wykorzystaniem też na przykład źródeł historycznych, a może też współczesny, gdzieś się w takim webinarium znajdą. Webinaria są dodatkowe, nie są obowiązkowe. Jeżeli Państwo z różnych powodów nie mogą w nich wziąć udziału, to jest jak najbardziej w porządku, ale zachęcamy. I będzie jeszcze jedno webinarium dla nauczycieli i nauczycielek. Jeszcze nie mamy tematu. Jeżeli mają Państwo jakieś potrzeby albo wiedzą, że czegoś Państwu brakuje, to też zachęcamy, żeby do nas pisać i postaramy się wybrać jakiś temat, który będzie po prostu realizował jakąś potrzebę, odpowiadał na jakąś potrzebę Państwa. I już chyba jeszcze taki ważny punkt, że też dla młodzieży mamy zaplanowane warsztaty reporterskie z lokalnymi, w lokalnych siedzibach, w lokalnych redakcjach Gazety Wyborczej, która jest partnerem projektu. I młodzież będzie mogła przyjechać do lokalnej redakcji Gazety Wyborczej i wziąć udział w warsztatach z reporterem, tak żeby trochę też popracować nad tą historią właśnie reporterską. Wiem, że to nie jest takie oczywiste, że to jest jednak fach po prostu i jakaś bardzo szczegółowa umiejętność, więc będzie to możliwość, żeby trochę skonfrontować tę swoją historię z doświadczeniem reporterów, dziennikarzy. Trochę oni też podpowiedzą może, jak dostać się do jeszcze jakichś źródeł, o których Państwo nie pomyśleli, jak je ciekawie przedstawić. I o tych warsztatach jeszcze na pewno będziemy pisać, ale zaplanowaliśmy je na koniec marca, początek kwietnia, myślę, że bardziej jednak na kwiecień, tak dzisiaj też rozmawialiśmy o tym, że realistycznie to będzie kwiecień. I będziemy się starać jakoś Państwa umawiać też, jeśli chodzi o terminy. Co do zasady, dla każdej grupy, która bierze udział w projekcie, przewidzieliśmy, że część uczniów będzie mogła wziąć udział w warsztatach, ale to nie będą warsztaty prawdopodobnie w większości przypadków dedykowane tylko tej grupie, tylko zwykle będą tam na przykład dwie grupy z regionu, tak jakby, żeby też jakby grupy miały możliwość się spotkać ze sobą i trochę się poznać. I z takich ważnych rzeczy jeszcze projektowych, to chciałam powiedzieć o tym, że oprócz tego, że staramy się pracować na pamięci, to staramy się również myśleć o tym współcześnie i dzisiaj. Także dlatego, że reportaż multimedialny to jest taka forma, która jest gdzieś online i można ją bardzo dobrze wypromować. Zresztą my będziemy starali się też promować Państwa pracę jak najszerzej, tak żeby one dotarły do różnych osób też w regionie i ogólnopolsko. Ale nie wszyscy przeczytają reportaż. To, na czym nam zależy, to żeby w lokalnej społeczności gdzieś się temat, o którym Państwo piszą, pojawił. Dlatego zachęcamy do tego, żeby przeprowadzić jakieś mini działanie lokalne. Ono naprawdę może być symboliczne. To nie chodzi o to, żeby Państwo zrobili cały projekt wokół wydarzenia lokalnego, tylko żeby to była jakaś forma przywrócenia pamięci o tym wydarzeniu. Może także odpowiedzi na jakieś wydarzenie współczesne, które Państwo uważają, że obrazuje te mechanizmy społeczne, o których Państwo też mówią w projekcie. Może on polegać na tym, że wychodzą Państwo w przestrzeń publiczną, może to być na przykład mural, taki teleport fotograficzny, może to być na przykład wyświetlenie jakiegoś archiwalnego zdjęcia na budynku, który dzisiaj zupełnie inaczej wygląda.
Pytanie, czy jest wycieczka. Myślę, że na przykład jeżeli Państwo organizują wycieczkę dla innych osób, to jak najbardziej to jest wspaniałe wydarzenie lokalne. Jeżeli to jest wycieczka, którą prowadzi ktoś inny dla uczniów, to myślę, że nie do końca jednak, że ważny jest tutaj ten aspekt aktywności uczniów, uczennic i Państwa jako grupy projektowej. Żeby też uczniowie coś, uczennice zrobili, prawda? Nie tylko byli odbiorcami na przykład treści, które im zostaną opowiedziane na wycieczce, ale właśnie sami coś wykreowali. Tak, uczniowie w roli przewodników to jest wspaniałe działanie lokalne, naprawdę super. Wspaniałe. Myślę, że można zarówno zaangażować rodziców innych uczniów, ale też szerzej społeczność lokalną, to jest naprawdę super, no. Wspaniałe wydarzenie lokalne, także świetny pomysł, zachęcamy. Tak, więc to są przykładowe działania. Też mamy dla Państwa przygotowane dobre praktyki i pomysły, ale zupełnie też dajemy Państwu tutaj wolną rękę. To, co jest ważne, to żeby postarać się to jakoś udokumentować, mogą to być zdjęcia, może być krótki filmik z tego wydarzenia, po to, żeby też móc to umieścić w reportażu, bo reportaż jak najbardziej też może, a nawet myślę, że to jest mile widziane, żeby ten kontekst tego pracy na tej pamięci też pokazać. To, co Państwo zrobiliście z uczniami, też może być elementem reportażu. Myślę, że to jest tak naprawdę często to, co jest najciekawsze w ogóle w tych reportażach, to jest też to, dlaczego w ogóle Państwo podejmują ten temat i co chcą z nim Państwo zrobić. Myślę, że dla odbiorców dzisiaj to jest równie ciekawe, jak sama ta historia sprzed kilkudziesięciu lat. No właśnie, to tak. Jest jakby ten, można powiedzieć, schemat takiego stworzenia powiązania pomiędzy przyszłością a teraźniejszością, tak, żeby reportaże, które Państwo stworzą, zawierały zarówno ten element historyczno-badawczy, jak i właśnie taki animacyjny, współczesny, żeby one jakoś widać było to powiązanie, tak, między tymi dwoma sferami. I w zasadzie zostały nam jeszcze taki ostatni punkt tego, co jeszcze chcemy zrobić z Państwem w programie, to jest to, że zaprosimy Państwa na finał. On będzie na początku czerwca, nie mamy jeszcze daty, ale myślę, że to będzie pierwszy tydzień albo maksymalnie drugi tydzień czerwca. Postaramy się to ustalić jak najszybciej, żeby też Państwo mogli sobie to zaplanować albo no jakoś też przygotować się na to. I to będzie taka okazja, żeby się trochę wymienić doświadczeniami, ale też podzielić się efektami pracy wśród innych osób, które uczestniczyły w projekcie. Zapraszamy jednego nauczyciela i niestety tylko jednego ucznia albo jedną uczennicę. Wiem, że to jest zawsze największy ból, że nie można zaprosić więcej osób, ale to się wiąże oczywiście przede wszystkim z kosztami. Także to będzie trochę reprezentant, reprezentantka grupy i będzie też oczywiście jakiś moment na wspólną celebrację, upominki, dyplomy. Tutaj też dodam, że oczywiście dyplomy możemy przekazać dla całej grupy projektowej, a nie tylko dla osoby, która weźmie udział w podsumowaniu, bo to jest tylko jakby no takie, no właśnie, reprezentacja, tak? To nie jest ta jedna osoba, która pracowała i zależy nam na tym, żeby cała grupa miała poczucie docenienia. I powiem z takich ważnych rzeczy, które Państwa pewnie interesują. Jeżeli chodzi o podsumowanie projektu i to, co tak naprawdę, czego trochę oczekujemy, czy co to znaczy zrealizować projekt Rememory. O tak. Widzę, że jest pytanie na czacie, zaraz odpowiem. Chcielibyśmy prosić Państwa, takie są dwie daty, które są dla nas ważne z punktu widzenia takiego trochę właśnie zbierania efektów pracy. Jeden to jest koniec marca i to jest taki bardzo, bardzo wstępny, ramowy konspekt reportażu, który chcielibyśmy od Państwa otrzymać. Dostaną Państwo formularz i tam będzie można załączyć plik, który będzie takim właśnie trochę szablonem. To jest bardzo, bardzo ramowe. Ten szablon też wcześniej przygotujemy. Tak, tak. Dostaną tak, Państwo szablon i prośbę o to, żeby go wysłać przez formularz. To są takie rzeczy, jak jakie wydarzenie Państwo wybrali, czy udało się Państwu znaleźć jakiegoś bohatera, bohaterkę, może mają Państwo pomysł na to, jakie media, jakie źródła, no taki po prostu ramowy jakiś szkielet tak naprawdę tego reportażu, jeszcze bardzo, bardzo wstępny. Żebyśmy my się mogli po prostu tak zawczas już zorientować, czego możemy się na koniec spodziewać, ewentualnie też może coś wskazać, coś doradzić. Tak, to jest miejsce na doradzenie, a też dlatego jest to ważne, że tak się umawialiśmy też z dziennikarzami z Gazety Wyborczej, że kiedy przyjadą Państwo do nich na spotkanie, na warsztaty, to młodzież będzie już miała jakiś właśnie zarys chociaż tego, czym chciałaby się zająć, żeby pracować już na konkretnej historii, żeby to nie były po prostu warsztaty o tym, jak się robi reportaże, bo to myślę, że może być ciekawe, ale najlepiej pracować na swoich przykładach, na swoich doświadczeniach, wtedy to będzie najbardziej praktyczne i najciekawsze. O, widzę, że komentarz, że terminy
pomagają. No, cieszę się, że ma Pan takie podejście. Jest mi ono bliskie, chociaż powiem szczerze, że mnie czasem też przeszkadzają terminy, ale rzeczywiście tak, żeby mieć jakiś, zmotywować trochę, tak, zmobilizować, to czasem może być przydatne. No i drugi termin to jest koniec maja, skończony reportaż na platformie ReadyMag i taka krótka ankieta podsumowująca projekt, którą do Państwa wyślemy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że terminy nie są, to są dość krótkie, krótki czas na realizację projektu, ale to są takie ramowe terminy, żeby po prostu właśnie się trochę odnaleźć w tym niedługim czasie. Pytanie dotyczące tego, ile osób może wziąć udział w projekcie. W zasadzie to jest pytanie do Państwa. My nie mamy żadnych, mogą to być zarówno dwie osoby. Myślę, że nawet się zdarzało czasami chyba, że po prostu jeden uczeń realizował projekt, chociaż no nie jest to grupa projektowa, ale mogą to być też znacznie większe grupy, 15-osobowe, czasem nawet większe. Jeżeli Państwo czują, że są w stanie w taką grupę pracować, to to jest dobra grupa. Mogą też Państwo, i to się zdarzało w naszych projektach, że grupa się dzieli, i na przykład tworzy dwa reportaże albo dwa jakby osobne projekty de facto na jakiś temat, który jest podobny. To też jest w porządku, jeżeli Państwo mają taką przestrzeń czasową i gotowość, żeby i materiały. Tak, żeby się zajmować, to jest to w porządku. To, co zachęcamy, to żeby oczywiście uczniowie się podzielili. Tutaj pracy jest sporo i jest ona różnorodna, więc myślę, że jeżeli ktoś jest super organizatorem, to może się zająć bardziej przygotowaniem wydarzenia lokalnego, jeżeli ktoś czuje się świetnie w nowych mediach, może montować filmiki. Jest dużo pracy, którą można się podzielić i obsadzić wiele osób w tym projekcie, więc to nie ma, my nie mamy żadnych wymagań, jeżeli o to chodzi. Czy są jeszcze jakieś pytania, bo właściwie to jest ten moment. A, jeszcze chciałam podać kontakt. Ważna taka informacja, że ja po wielu latach żegnam się z Centrum Edukacji Obywatelskiej z końcem lutego i zostawiam projekt we wspaniałych, dobrych rękach Łukasza Bertrama i też jeszcze nowej osoby, która dołączy do zespołu niebawem. Od marca. W związku z czym jeszcze jestem z Państwem w kontakcie takim dotyczącym szkolenia, trochę programu, ale będę powoli przekazywać ten kontakt Łukaszowi. Ja zostanę na gospodarstwie. Tak. Gospodarstwie pamięci. Tak, więc tutaj mają Państwo też kontakt i na pewno dostali go zresztą Państwo chyba w mailu potwierdzającym przyjęcie do programu. Jeszcze są pytania. W czerwcu spotykamy się wszyscy, czy tylko wybrani? Zaprosimy wszystkie zespoły projektowe w takim tylko zastrzeżeniem, jak powiedziałam, czyli że to no, nie będą całe grupy projektowe, ale co do zasady nie ma tutaj żadnej rekrutacji osobnej, że tylko najlepsze projekty tak zwane, nie ma w ogóle konkursu, nie ma formuły konkursu. Nie ma pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca. Tak. Wszystkie grupy, które biorą udział w programie, mogą przyjechać na finał. I drugi, czy można reportaż napisać po polsku i po angielsku? Jak najbardziej można. Jeżeli Państwo mają zasoby czasowe i chęć, to zachęcamy. Oczywiście, tak, nie widzimy żadnych przeszkód. Myślę, że to będzie też ciekawe. Fundacja, która jest partnerem projektu, czyli EVZ, jest fundacją, która działa w Niemczech, współpracuje z różnymi też krajami, więc myślę, że to będzie też ciekawe. O, jeszcze Basia pisze, dzięki Małgosiu, powodzenia dla Was obojga. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania, bo to jest właśnie o ten moment. Mamy jeszcze kilka minut. O, widzę, że są entuzjastyczne stwierdzenia, że od poniedziałku zaczynamy montować grupę. Jeżeli są jeszcze jakiekolwiek pytania, to naprawdę proszę śmiało pytać. A jeśli pojawią się te komentarze pytania, też są. W późniejszym czasie, to tak jak podaliśmy, zachęcamy do kontaktu mailowego. Tak. Na wszelkie wątpliwości, pytania i odpowiemy. O, sześcioosobowa grupa, to myślę, że też jest taka zgrabna grupa do pracy. Często myślę, że da się ją łatwo dość ogarnąć w miarę. Jeszcze damy sobie chwilę, może ktoś jeszcze z Państwa będzie chciał coś powiedzieć. Jakieś też komentarze mile przyjmujemy, jeżeli mają Państwo jakieś uwagi, albo w ogóle myślę, że to też jest taki moment na to zadanie takiego pytania. Czy jest coś takiego, co Państwa jakoś na przykład cieszy szczególnie w projekcie? To można to teraz napisać na czacie. Coś, na co Państwo czekają, co myślą Państwo, że będzie dla Was ciekawe albo dla uczniów, no, że każdy projekt zostanie doceniony. Tak, to ważne, że nie chcemy tutaj rywalizacji, raczej współpracy. Jaki czas może być brany pod uwagę? Ale w jakim sensie? Czy chodzi o historyczny okres? Tak jak tu mówiliśmy, chodzi o wydarzenia
z okresu II Rzeczpospolitej, II wojny światowej i pierwszych lat powojennych, czyli takie cezury, 30-lecie między 18 a 48 rokiem. Mhm. To mogą być uczniowie 8 klasy połączeni z licealistami. Tak, jak najbardziej. To nie muszą być osoby z tego samego dokładnie, z tej samej klasy, z tego samego szczebla. Jest pytanie o to, gdzie mogą być publikowane reportaże. Tak jak powiedzieliśmy, ten reportaż jest na platformie ReadyMag. To jest jakby po prostu platforma, na której się tworzy reportaże, ale Państwo mogą potem link do tego reportażu umieszczać w bardzo różnych źródłach. Mogą też Państwo umieszczać jakby ten reportaż w innych formach, jeżeli chcą Państwo też na przykład, nie wiem, wrzucić sam filmik na YouTube'a szkoły albo stworzyć w jakiejś innej formie, to tutaj mają Państwo pełną dowolność. Znaczy, jakby każdy reportaż będzie osobną jakby stroną na platformie ReadyMag. Tak, którą my też stworzymy wizytówki Państwa projektów i wszystkie one będą jakby podlinkowane, wszystkie Państwa reportaże na stronie będą podlinkowane na naszej stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej, więc będzie można wejść na taką stronę, na której będzie 50 czy 46 projektów uczniowskich i po kliknięciu linkujemy do Państwa reportażu na stronie ReadyMag. Blok szkolny też może być jak najbardziej. Czy mogą być uczniowie z innych krajów uczestnikami? Znaczy oczywiście mogą. Mogą oni wnieść jakąś ciekawą perspektywę w spojrzeniu na problem, tylko że no, oczywiście musi to zagadnienie, które będą badać, musi być zagadnieniem z tej historii lokalnej, więc jeśli jak najbardziej są gotowi podjąć się takiego wyzwania, to nie ma problemu. Ale myślę, że można też tutaj podejść tak kreatywnie do tego i na przykład można opisać wydarzenie lokalne na przykład z 1923 roku w Polsce, a skonfrontować to z jakimś wydarzeniem z tego okresu, na przykład w Anglii, tak? To tutaj też myślę, że jest dosyć jednak otwartość mamy na to, jakie to będą dokładnie projekty, więc tutaj proszę konsultować, jeżeli nie są Państwo pewni. Tutaj ile ma trwać taki, znaczy ten reportaż to nie jest film, on nie jest filmowy, tak? Jeśli Państwo wejdą na stronę, którą Gosia podesłała, to jest strona, na której jest, która się po prostu przewija, można zrobić pokaz slajdów ze zdjęciami i można dołączyć do niego materiały filmowe. Tak, czyli tak naprawdę w minutach to pewnie trudno powiedzieć, ile kto będzie doczytał, tak? Czy przeglądał. Widzę, że jeszcze są komentarze o tym, że będzie mnie brakować. Bardzo miło mi to słyszeć. Znaczy jakby ciepło mi się robi, jak to słyszę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to... Ktoś, widzę, jeszcze jest... Ktoś pisze właśnie teraz. Ktoś pisze. Może też Państwo mają jakieś obawy, albo jakby niepokoi coś Państwa, albo czują Państwo, że może coś trochę inaczej się... Inne Państwo mieli oczekiwania wobec tego projektu. To też można śmiało to napisać. Adres strony, tak, już wklejam. Tu, pączki czekają, no właśnie, kończymy, bo pączki czekają. Wklejam tutaj, jeszcze jakby ktoś z Państwa chciał sobie, to jest bardzo wstępna strona, proszę się nie zrażać. Zdjęcia są zupełnie... Zdjęcia są przypadkowe. Losowe w tym momencie. Jeszcze będziemy na nim pracować. Gdzie będzie można zobaczyć webinarium? Webinarium w ciągu kilku dni zostanie udostępnione na kanale YouTube Centrum Edukacji Obywatelskiej i prześlemy Państwu linka do tego filmu, więc można sobie będzie je obejrzeć w całości. No dobrze, zostały nam 2 minuty. Myślę, że to jest bardzo dobry moment na uruchomienie ankiety. Daria, czy mogłabyś... To jest bardzo krótka, prosta ankieta, która ma jedno pytanie. Jest anonimowa, dodam. Teraz jest największy test. Największy test, to jest jedno pytanie, czy dzięki webinarium wiem, jakie zadania czekają na mnie w projekcie, jaka jest moja rola. To był właściwie główny cel tego webinarium, żeby Państwa trochę zaznajomić z tym, o co chodzi i czego, jak będzie wyglądała nasza współpraca, więc tak prosiłabym o odpowiedź. Ostatnie 30 minut. I może skończymy równo o 19:00. Daria, zamkniesz? I mamy, proszę, muszę przekręcić. Tak, większość osób, 14 osób powiedziało, że zdecydowanie tak.
te cztery osoby, że raczej tak, trzy osoby, że nie wiedzą. Dobrze. Bardzo Ci Państwu dziękuję. Jeżeli też mają Państwo jeszcze... ci z Państwa, którzy no, czują właśnie, że coś jeszcze jest tak. niejasne, to tak jak tu już mówiliśmy, prosimy pisać i będziemy wszystko prostować, wyjaśniać i... Tak, będziemy w intensywnym kontakcie tak. pewnie, więc bardzo serdecznie jeszcze raz Państwu dziękujemy, życzymy miłych pączków. Bardzo dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.